Cześć, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu jestem ze Sławem, jesteśmy znowu w kuchni, bo spodobały wam się bardzo filmiki, gdzie gotujemy razem, więc postanowiliśmy, że zrobimy też halloweenowe babeczki. Tak, wiem, nie ma jeszcze Halloween, Halloween jest dopiero 31, ale przez cały miesiąc we wtorki o godzinie 19 będą halloweenowe filmy, a w piątek 13 pojawi się moja nowa kolekcja w sklepie Dear Style, więc zapraszam. Codziennie na Insta pojawiają się fotki, więc musicie to obczaić. Zostałem zmuszony, nieprawda, żeby to założyć. Sam powiedziałeś, że chcesz. Jeszcze sobie wybrałeś, którą. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynamy. Byliśmy w fajnym sklepie i mamy takie w ogóle to jest pierwszy film o gotowaniu, który będziemy mogli używać. Właśnie, mamy rąk w końcu. Będziemy widzieć i nie będziemy mieli żadnego krępowania ani nic, więc mam nadzieję, że się udadzą babeczki. Tak, jasne. Myślę, że nawet z rękoma nam to nie wyjdzie. Dobra, mamy gotowe ciasto, żeby było nam łatwiej. Tak, zanim zaczniemy gotować, to ja muszę być moim... Bez kitu. Zrobisz magiczne jakieś siup? Dobra, robimy transition. 3, 4. Dobra. Jaki mamy te? Taka czapeczka. No to co? Zaczynamy gotowanie naszych babeczek. A w sumie pieczenie. Gotowałem w tamtym roku babeczki, nagrałem film z bratem, także zapraszam. Gdzieś tam adnotacja, jak coś. Możesz sypać. To jest już czwarte? Co? Tworzyłeś? Nie. Czekaj, może najpierw jajka damy, co? Bo jak skorupka spadnie, to jej nie wyjmiemy, jak to w ogóle. Co? Zaciągnąłem się tu kakao. Fuu. Ale dobra. No bo to czekoladowe będą łożyć. Dobra, dajmy jajka. Tak, odkładam. Jest. Ale coś tu zrobił. Ej, jak brody ładnie pachnie kakao. Dodajemy 100 ml wody i jeszcze będzie trzeba 100 ml oleju. Teraz możesz już mieszać. Panie Filipie. Mieszaj. Moi drodzy, kupujcie koszulki, ponieważ potrzebuję miksera. Haha, właśnie, nie mamy miksera. I za mało tego. Gęsto jest. No poczekaj. Były jakieś kawałki tego? Pomarańczy? Tak, pewnie skórka pomarańczy jest. Właśnie jest. Chciałem... No, ze skórką pomarańczy jest napisane. Myślałem, że dobra. To jajko się jakoś. Jest wszystko, ale nie chleb! Dobra, mamy te. Mamy fartuchy. Na szczęście. Trochę krwi są, ale... Tam polecam. Ej, dobra, to wygląda dobrze. No bo tak ma wyglądać. Mieszaj. Jest. To ciasto mamy. My się dziwiłem trochę. Wygląda tak. Czekoladowo. O, Jezu, wypłynie mi zaraz. Dobra, więc ciasto mamy gotowe. To teraz możemy wyłożyć tą blaszkę naszymi foremkami. Ja już biorę blaszkę. To załatw, to ja to otworzę. Dobra, możesz otworzyć. Uwaga, mam blaszkę. Szafeczka taka. Aha, myślisz, to całe będzie. O, masz jedne. Dobra, to jedne wystarczy i weź tego drugiego rodzaju. A ile ich tam jest? Pewnie z 12. Zróbmy 6 takich, 6 takich. Czekaj, tu już mamy po jedne. Więc... Czarne. Więc robienie babeczek nie jest wcale takie trudne. No jeżeli masz gotowe ciasto, to nie jest. Ale za to dekorowanie nam się trochę zejdzie z dekorowaniem. Właśnie. Będziemy jeszcze robić jakiś fajny krem. No to jest trudne w miarę. Dekorowanie? Nie, wyjęcie tych babeczek. O Jezu. Zaczynamy nalewać nasze babeczki, bo formę mamy już gotową. Dawaj, wyjmij tą trzepaczkę. No można i na stół. Także nasze babeczki są już w piekarniku, a my bierzemy się za krem. Mam nadzieję, że wyjdzie nam pomarańczowy, bo chcemy zrobić takie jakby dyniowe. I mamy tylko czerwony i żółty barwnik, więc weź musimy połączyć. Co? Trzepaczkę. No tam jest. No tu jest taka mała. Dolej mleko. Dolej mleko, a ja sobie to. Mam nadzieję, że nam się to zmieści w tej misce. Jest wasz tyle? No. To jest pół litra, jak nie na 350. Nie na 350. Dobra. I teraz zalać. Tak, tylko mi się wydaje, że ta miska jest za mała do tego. Tylko ten krem ma być gęsty bardzo, więc nie wiem, jak sobie poradzimy z tą małą trzepaczką. Ale coś wymyślimy. Damy radę. Ja będę odmokrywał te inne ozdoby. To możesz już szykować. Zaraz się zmienimy. Musimy sobie poradzić, że w końcu jest czarem. A to się zmieści całe. No ale całego nie zmiksujesz, nie? Ja to robię. To próbuj, a ja będę ubijać tą mniejszą część tego kremu. Może nam się uda, bo nie mamy miksera. Zrobiliśmy krem w shakerze, więc jeżeli nie macie miksera, to polecam to.
Ja jestem w szoku, naprawdę. On powiedział, że robi tak ciasto na lesikowe w shakerze i faktycznie się ubiło. A rękoma byśmy tego nie zrobili, bo te trzy paczki są zbyt słabe na krem taki. Czy ja w ogóle spróbuję go? Panie no, dobry. Dobry. Weź jeszcze z tego możesz zgarnąć, bo tu też jest sporo kremu. Cześć, bo tam nie mogę się dosięgnąć. Dobra. Także babeczki mamy upieczone, niektóre wyszły mniejsze, tak jak ta, niektóre większe, ale dorzucimy do nich zaraz krem i różne dekoracje i będą wysokie. Ale powiem ci, że w końcu coś nam się udało w tej kuchni. Pachną ładnie. No. Dobra, to idziemy je studzić, żeby położyć krem. Także krem mamy już z lodówki, jest spoko, babeczki są, mamy halloweenowe talerzyki, więc teraz musimy zabarwić nasz krem na pomarańczowy. Więc dajmy cały czerwony i trochę żółtego, nie? By się przydało to do mieszania znowu. No masz łyżkę. Ale ta trzepaczka. No to zaraz wezmę ją. To się, to bardziej mi się teraz nie zmiesza z tym gęstym. Zmiesza się, dawaj. Mieszaj go, to jest czerwony, a ja dodam jeszcze żółty zaraz, żeby się zrobił pomarańczowy. Wyszedł różowy trochę. Nie mogę wyjąć. O kurde, co ja zrobiłem? Dobra, daję żółty. A to będzie na pewno ten? Zobaczmy. Pomarańczowy? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Będzie. Myślisz? Taki... różowy. Różowy jest mocno, ale dobra, damy dużo żółtego. Jak nie wyjdzie pomarańczowy, to trudno. Różowy też spoko. Dobra, żółty poszedł. Nie wiem, czy nam to wyjdzie, bo właśnie beczki są ciepłe, więc się pewnie rozpłynie. Tak, bo goni, ale cóż. Goni mnie czas, więc tak. Robimy na ciepłych. Jeżeli się nie udadzą, to zrobimy drugą partię, ale już poza odcinkiem. No, dobra. Chyba no ile tego dobra. Napakowałeś? No bo trzeba to docisnąć teraz. Trzeba, by tu było jeszcze coś takiego. To jest, tu chyba się zakłada. Tu ubrudziłeś całe. Sorry. Co? Wychodzi ci coś? No. Jaki krem. Trochę się rozjeżdża. No dobra. Ale to jest arcydzieło, ci powiem. Patrzcie na to. Co ja zrobię teraz? Mi się rozpływa krem. Nie, to jest kresy. Daj mi jeszcze trochę tego. Właśnie. Zjadam żółty tutaj. Patrzcie, jaka piękna. Tu kliknę, żebyście widzieli. O, tak wygląda. Ale wiesz co? Mamy jeszcze takie fajne te. Nie wiem, co miałem na myśli z tą watą, że tak ją postawiłem, jak postawiłem. Właśnie ja też tak. Ale jest. Uwaga. Dobra, jedna jest tylko to. Pijam to. To i ja pokażę. Uuu, a jeszcze te są. Drodzy, to idę jeszcze raz wam pokazać. Patrzcie na to. Ja wam jeszcze raz pokażę. Jak wygląda moja Halloween. Dobra, zabierz wiecie. Teraz ja. Patrzcie. A. To jest wiedźma i z jej tutaj garnka wylewa się ta wata cukrowa. Taki dym zielony, widzicie? To jest artystyczny przekaz. To czekaj, ja biorę drugą. O kurde, jakie fajne. No. Czekaj, to biorę drugą. Nie, daj, zmienię końcówkę. To zmienię końcówkę jakąś. No. Ja spróbował zrobić taki mózg, ale to mi chyba nie wyjdzie. Ile tego? Całą strzykawkę musisz sobie nałożyć. Serio? Mam krem. Zostawiam go. Ej, wata cukrowa na babeczkę. To właśnie jest... fajnie wygląda, nie? To jest... Dobra, genialne. Rzucam to. Staram się zrobić mózg, ale to chyba nie wygląda jak mózg. Bo się rozpływa. Tak się klei do mnie, że aż muszę to zjeść. Jakie mamy skorki? Co to jest? Nie to też. Bez mnie to pewnie. Dobra. Z ręki jednak to nic nie daje, więc pewnie tak. To jest tam dużo. Tadam. No nie wiem, dokładnie. Ale miałem spoko pomysł. Wiem, jak to trzeba zrobić. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Ja zakryłem tam tą wykałaczkę jedną. O. Wpadłem na pomysł. Jaki? Nie wiem, czym się uda. Dookoła chciałem zrobić z waty. No to będzie trudne. Tak wyglądają moje następne babeczki. Zabierz teraz. Ja fajne. Tadam! Fajnie wyglądają. Także kochani, jeżeli filmik wam się spodobał z babeczkami, to zapraszam do zostawiania łapek w górę, subskrybowania mojego kanału, wpadajcie też do Filipa. On też nagrywa z bratem właśnie rok temu właśnie i też nagrywa halloweenowe filmy, w których też ja jestem, więc zapraszam na kanał. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, zostawiajcie w komentarzach swoje pytania do Q&A, które będzie w następnym odcinku na koniec. Także zapraszam was do obejrzenia tutaj po prawej tego filmu, a po lewej stronie macie playlistę halloweenowych piosenek, których ja używam na przykład na Musical.ly, także będziecie mogli sobie coś nagrać. Posłuchajcie fajnych piosenek. Do zobaczenia, hej!